Siema, a dzisiaj bym sobie pierdolnął sosa. I tak, poćwiczymy sobie. Maszynka odpalona. Mamy tu coś? Aha, jeszcze nie odpalona. No, długo się odpala. Dobra, nic tu nie ma. No to co, Nmap? Nmap. GoBuster nie ma sensu. Na razie... No właśnie, nie ma sensu, dopóki nie odpalimy. I Nmap nam nic nie powie. Ok, czyli mamy SSH. O, ciekawe. A zwykły? Super. Nareszcie mamy coś, co możemy poszukać. Kurwa małe. SC. Co ty nam powiesz? O, jeszcze w ogóle nic nie znalazłeś. A SS? Aha, musi być sudo. Kurwa. Czekaj. Po wszystkich portach przeleć. Czyli jak nie daliśmy portów, to on szuka najbliższych tylko 1000 znanych. A nie wszystkie dla niego. No, tylko po 1000 portach leci. Uuu, 8%. Dobra, to sobie zaczekamy na skana. No i dobra, po godzinie skanowania wyszło nam jeszcze, oprócz SSH-a, jak wrzuciliśmy na wszystkie porty, wyszło nam jeszcze 10 tysięcy. Jakiś mini serwer webminowski. To sobie go zerknijmy. Kurwa, godzinę. 10 tysięcy. Ej. Say what? Dobra. A, bo ty jesteś HTTPS, okej. Okay. Advance. Akceptuj. Akcept risk. Aha. Dobra, mamy webmina. Mamy webmin. No to jak od razu strona logowania, to nawet nie ma sensu GoBusterem dopuszczać, a search exploit webmin. Ja on tutaj dał nam jakieś wersje. A, jest.
Jeden punkt. 8, 9. Dobra, a coś takiego. Nie masz. Okej, ale wiemy, że SMF. To skopiuj, Ctrl C, 189. Tu, MSF console. Ty już seleć tu, startuj. Exploit database. Open. Zaraz popatrzymy. Control V. A nic nie znalazłeś? To jest 185. SSL poniżej 1.9. 1.8.9 to jest poniżej 1.9. I dobrze, jedynie MSF-em. To jak MSF, no to przechodzimy, wracamy z powrotem. Odpaliła się konsolka. Ty jeszcze startujesz. Okej. Czy to by było wszystko? No tak, aha, no kurwa, super. Set airhost, najważniejsze, czy kogo on ma. No cześć, Gohan. Przyszłeś do ojca? Super, przyszłeś popatrzeć do pana, co robi. To samo, cały czas. Dobra, set airhost. No i dobra, run pójdzie czy nie? Tu mamy airhost jest, lhost jest, SSL true jest, airport na 10 000 sam jest ustawiony. Poszło. O. ID. I od razu rootem jestem. Super. LS. O kurwa. Inaczej. LS. Home.
dark ls root root txt. Dobra, no to tu byśmy mieli flagę roota, a ls home dark i by była flaga usera. Fajne, fajne. Dłużej skanowało, jak się robiło. Nie wierzę. No ale... Pentesting. 90% pracy to jest enumeracja i skanowanie. Dobra, dzięki. Do następnego.